Blisko 300 kozieńskich maturzystów pożegnało się ze swoimi szkołami i nauczycielami. Uroczystości w Zespole Szkół nr 1 i Zielonym LO odbyły się w piątek 27 kwietnia. Pierwsi ze szkolnymi murami pożegnali się absolwenci zespołu, gdzie technikum ukończyło w tym roku 111 osób, a liceum 104. W spotkaniu uczestniczył m.in. dyrektor Wydziału Edukacji w Urzędzie Miejskim Robert Boryczka w imieniu burmistrza Tomasza Śmietanki i wicestarosta Krzysztof Stalmach, a także przedstawiciele Rady Rodziców. Po wprowadzeniu sztandaru na salę i odśpiewaniu hymnu państwowego głos zabrał dyrektor szkoły Ryszard Zając. Mówił m.in. o tym, że czas szybko mija i wyraził nadzieję, że maturzyści dobrze wykorzystali lata spędzone w zespole. Życzył im, aby wszyscy zdali maturę i zrealizowali swoje dalsze plany. Dyrektor podziękował również nauczycielom za pracę z młodzieżą i rodzicami. Były też pożegnalne przemówienia maturzystów i podziękowania od nich dla dyrekcji i nauczycieli, a także przekazanie sztandaru młodszym uczniom. Później przyszedł czas na wręczenie nagród dla 39 absolwentów za osiągnięcia w nauce oraz statuetek za najwyższą średnią w liceum i technikum, a także listów gratulacyjnych dla rodziców. Wyróżnieni zostali również absolwenci, którzy angażowali się w zbiórki krwi. Najwyższą średnią w zespole 5,55 może pochwalić się Katarzyna Gozdera z LO. Czuję się tak naprawdę tylko uczennicą liceum, która kończy i wydaje mi się, że to oznacza przede wszystkim bardzo ciężką pracę, nie tylko to, że niektórzy mogą pomyśleć, że to tylko talent, ale przede wszystkim trzeba ciężko pracować, żeby zdobyć taką średnią. Natomiast w technikum najwyższy wynik końcowy osiągnął Daniel Szczypiór. Ja myślę, że to nie ma jakiegoś takiego większego wyróżnienia, że po prostu jestem uczniem technikum, skończyłem szkołę, bardzo się cieszę, że z takim wynikiem udało mi się skończyć tą przygodę ze szkołą. Myślę, że to jakiegoś wyróżnienia to jest też zasługa nauczycieli, że pracowali wspólnie, że kształcili mnie, także troszkę mojej pracy, troszkę ogólnego wkładu tutaj personelu, szkoły i nauczycieli. Myślę, że to jest tym spowodowane, że taki wynik udało mi się uzyskać. Po południu ze swoją szkołą żegnali się maturzyści w Zielonym LO. W tym roku szkołę ukończyło łącznie 60 osób. W uroczystości uczestniczył m.in. sekretarz powiatu kozieńskiego Jarosław Chlewicki, który odczytał list starosty Andrzeja Junka oraz przedstawiciele Rady Rodziców. Po wprowadzeniu sztandaru i odśpiewaniu hymnu państwowego dyrektor liceum Ewa Malec ze wzruszeniem powitała maturzystów i przybyłych gości. Wyraziła nadzieję, że będą wracać do swojej szkoły, na przykład z okazji obchodów stulecia. Życzyła im sukcesów i aby na swojej drodze spotykali tylko dobrych ludzi. Przypomniała też o sukcesach uczniów w konkursach i podziękowała za godne reprezentowanie szkoły. Później przedstawiciele maturzystów podziękowali dyrekcji i nauczycielom za przekazywanie przez 3 lata wiedzy, mobilizację do osiągania wysokich wyników i wsparcie w trudnych chwilach. Była też niespodzianka, dyplomy honorowe dla najlepszej dyrektor i najlepszych nauczycieli. Następnie dyrektor wręczyła wszystkim absolwentom świadectwa ukończenia LO, a także nagrody za wyniki oraz zaangażowanie w szkolnej grupie medycznej PCK i statuetki dla najlepszych uczniów. Były też listy gratulacyjne dla rodziców. Najwyższą średnią pochwalić mogą się Marcin Tasak 5,33 i Paulina Małysa 5,0. Na koniec uczniowie klasy drugiej zaprezentowali się w programie artystycznym, pokazując w humorystyczny sposób rok z życia maturzysty. Zamiast dialogów posłużyli się fragmentami znanych piosenek. Zapytaliśmy dyrektorów, jak w ich pamięci zapisał się odchodzący właśnie ze szkół rocznik maturalny. Z ogromnym sentymentem, z ogromną tęsknotą, zresztą wszystkie roczniki, wszystkich uczniów, którzy opuszczają naszą szkołę, wspominamy bardzo dobrze, dlatego że przez te 3 lata zżyliśmy się z nimi, oni tworzą atmosferę tej szkoły, oni godnie reprezentują szkołę w wielu konkursach, na zewnątrz, w całym naszym środowisku lokalnym. Dlatego to, że uczniowie odchodzą, sprawia nam zawsze jakąś przykrość, ale z drugiej strony pamiętamy o tym, że to jest ich nowa droga, kolejny etap w życiu rozpoczynają, w związku z tym muszą mieć skrzydła, muszą spełniać swoje marzenia, w związku z tym również życzymy im wszystkiego co najlepsze w tych kolejnych etapach życia.
A muszę powiedzieć, że z tymi maturzystami, którzy dzisiaj kończą, ja uczyłem tam w trzech, obliczyłem, że mam tylko pozytywne wrażenia, bo tak jak mówiłem, tam była na przykład w elektryku, oprócz tego geniusza, nazwijmy tak, bo to, żeby 5,37 uzyskać w technikum, to naprawdę trzeba być bardzo zdolnym. Ja policzyłem, oni mają 10 przedmiotów więcej niż na przykład w liceum. Praktycznie część z nich to by moi koledzy, że tak powiem, z siłowni. Zawsze urządzaliśmy to wyciskanie sztangi. Cieszyło się to dużą popularnością w tej szkole. No, ja już oczywiście ze względu na wiek w tym nie uczestniczę, ale tak jak mówię często, także na pewno zapamiętam elektryków. Takiego rocznika szybko się nie zapomni. A jak będą wspominać swoje szkoły absolwenci i jakie są ich plany na najbliższą przyszłość? Bardzo dobrze, przede wszystkim miłych nauczycieli, moją panią wychowawczynią, panią Jasiuk i kolegów z klasy z trzeciej FLO. I wydaje mi się, że jest to bardzo miło spędzony czas przede wszystkim. Zdaję biologię i chemię, więc podejrzewam, że będzie to coś związane właśnie z tymi przedmiotami. I przede wszystkim dostać się na bardzo dobrą uczelnię i mam nadzieję, że się uda. Swoją szkołę, czyli zespół szkół, będę bardzo przyjemnie wspominał. Przede wszystkim znajomi, koledzy z klasy, to więzi na 4 lata, czyli połączyły nas po prostu takie koleżeńskie, przyjazne więzi. Również z nauczycielami, przyjemna atmosfera, mój wychowawca, również nauczyciele kształcący nas zawodowo, to wszystko takie właśnie bardzo przyjemna atmosfera, także bardzo, bardzo miło będę wspominał moją szkołę. Dalej będę szedł w kierunku, jak w technikum byłem elektrycznym, to myślę, że coś właśnie w kierunku elektrycznym będę się starał dostać na jakąś dobrą uczelnię. Myślę, że się uda, zobaczymy. Myślę, że będę bardzo dobrze wspominała tą szkołę, ponieważ mamy nadal wspaniałych nauczycieli, którzy nas świetnie przygotowali do matury. Miałam tak samo świetnych kolegów, koleżanki. W szkole zawsze panuje dobra atmosfera, także z tym miejscem będę po prostu miała zawsze wspaniałe wspomnienia. Planuję studiować kosmetologię lub psychologię. Jeszcze wszystko zależy od wyników, jakie będą na maturze, także dopiero jak będę wiedziała, jaki uzyskam ten wynik, wtedy już konkretnie zdecyduję, na jaki kierunek bym chciała iść. Szkołę będę wspominał naprawdę dobrze. Panuje i panowała tutaj świetna atmosfera. Poznałem tu wspaniałych ludzi. Poznałem wiele wspaniałych charakterów. Nauczyciele zawsze byli pomocni w naszej nauce. Były też wzloty i upadki, wiadomo, ale zawsze to wychodziło na prostą. Zamierzam pójść na studia do Warszawy na filologię angielską. Nasza redakcja życzy wszystkim maturzystom powodzenia na egzaminach i realizacji zamierzonych planów.